kopnięcie z powrotu dla początkujących. Dzisiaj zajmiemy się kopnięciem z powrotu dla zaawansowanych w czterech formach. Pierwsza forma będzie to kopnięcie z powrotu w ataku. Druga forma kopnięcie z powrotu z przepuszczeniem albo inaczej z krokiem w tył. Trzecia forma będzie kopnięcie z półobrotu w kontrze z przestawieniem nóg. Czwarta kopnięcie z półobrotu z walczą. Kopnięcie pierwsze. Kopnięcie z półobrotu w ataku wykonujemy z dosłokokiem w przód. Wykonujemy je z większej odległości niż możemy kopnąć z miejsca nogą lub uderzyć czasami prostymi. Wykonanie tej techniki wiąże się z pewnym ryzykiem, gdyż dosyć długo ono trwa i narażamy się na kontrę ze strony przeciwnika, gdyż ma więcej czasu na wykonanie jakiejś obrony lub techniki i można ją wykonać po zwodzie, wykorzystując w tej sytuacji lewy prosty, czyli uderzamy lewy prosty i kopiemy kopnięcie z półobrotu z przeskokiem w przód. Trzecie kopnięcie, kopnięcie z półobrotu w kontrze. Wykonujemy je poprzez zamianę nóg. Nogi przedniej z nogą tylnią. Dystans, w którym to kopnięcie wykonujemy, jest to odległość taka, że nasz przeciwnik nie jest w stanie nas zaatakować żadną techniką, nie robiąc kroku, ale jesteśmy blisko niego, żebyśmy mogli go zaskoczyć. Zasięg, czy tam dystans, z którego wykonujemy technikę, zależy od naszej predyspozycji, to znaczy od refleksu, szybkości wykonywania techniki. Idealna sytuacja jest wtedy, kiedy przeciwnik nas atakuje lewym prostym, a my w tym czasie jesteśmy w stanie go skontrować kopnięciem z półobrotu na tułów. Czwarte kopnięcie jest to kopnięcie z półobrotu z walczą.
wykonujemy je tak samo jak kopnięcie numer 3, z tą różnicą, że trzeba troszkę podskoczyć, żeby dać radę dokręcić obrót. Z jakiej odległości wykonujemy to kopnięcie? W albo pół dystansie bokserskim, albo w tak zwanym bliskim dystansie, czyli wtedy, kiedy swobodnie możemy zadawać ciosy proste, takie skrócone, podbródkowe i średnie.